została skierowana taka pismo, prośba od Suwalczan, żeby takie nakrętkomaty się żeby zostały postawione w przestrzeni publicznej i z tego co wiem, one będą. Jeden z takich nakrętkomatów też ufunduje Klub Radnych Łączy Nas Suwałki. On w poniedziałek stanie w Pasażu Grand Sen. I to tyle z mojej strony. Ja chciałbym przede wszystkim zaprosić tutaj obecnego wśród nas właściciela hurtowni elektrycznej Elektromil, pana Zbigniewa Ślaskiego, który wie... Powiem taka... Nigdy bym się nie spodziewał, że z czegoś takiego może być jeszcze jakiś dodatkowy pożytek, a jeszcze jak to się okazuje dla jakiegoś chorego dziecka, to tym bardziej. Do tej pory to przecież to było tak ściskane, zakręcane, i żeby jak najmniej miejsca zajmowało. Okazuje się, że bez nakrętki też może zajmować tyle samo miejsca, bo butelka po znieceniu ona się nie rozchodzi, nie? A o to między innymi zawsze mi na tym zależało, bo te świetniki to się robiły takie potężne, że nie wiadomo, od samych tych pustych butelek. A teraz tutaj jeszcze to, dalej będziemy zbierać te nakrętki i myślę, że jeżeli będzie potrzeba, a gdzieś może będzie, to jeszcze postaramy się być może ufundować następne. I jeżeli to przyniesie korzyść dla tego dziecka, w intencji którego to jest tutaj w tej chwili zbierane, to tylko mogę się cieszyć. I uważam, że jeszcze tam, jak będę mógł tylko i będę miał siły, to pomogę. Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta Suwałk chciałbym bardzo serdecznie podziękować zarówno Państwu Ślaskim, jak i radnym, którzy ze swoich własnych pieniędzy ufundowali te nakrętkomaty. Rzeczywiście jako miasto chcieliśmy ustawić 3 takie urządzenia, nawet już poczyniliśmy ku temu pewne kroki i sfinansować to z budżetu miasta. Jednak po tym, kiedy otrzymaliśmy taką informację właśnie, że zarówno jest prywatna inicjatywa, jak i inicjatywa ze strony radnych, podjęliśmy decyzję, że z tym zakupem chwilowo się wstrzymamy. Zobaczymy, czy rzeczywiście Suwalczanie będą zainteresowani tą formą pomocy. Pewnie tak będzie. Przyjrzymy się temu i jeżeli ta inicjatywa oczywiście przyjmie się w naszym mieście, to już teraz mogę w imieniu prezydenta Suwałk zadeklarować, że takich nakrętkomatów w naszym mieście na pewno pojawi się więcej. Zatem jeszcze raz serdeczne podziękowania za tą inicjatywę i za chęć pomocy naszemu miastu. Fajny gest i mam nadzieję, że Suwalczanie będą z niego korzystali. Dziękuję bardzo. Głównie tutaj mówimy przede wszystkim, myślę, o terenach miejskich i tam, gdzie są jakieś duże skupiska ludności. Kiedy już myśleliśmy razem tutaj z radnym Kamilem Klinkiem, gdzie te 2 nakrętkomaty postawić, wymienialiśmy choćby teren Suwalskiego Bazaru przy ulicy Stanieńskiej. Jest to jedna z takich potencjalnych lokalizacji, ale takich miejsc na pewno znalazłoby się w Suwałkach o wiele więcej. Zobaczymy, jak te 2 nakrętkomaty będą funkcjonowały. Jeżeli ta inicjatywa się przyjmie, to takich urządzeń z pewnością pojawi się w Suwałkach więcej.